Łukasz Szyna, witam serdecznie widzów portali Wrocławskie Fakty, Miedziowe Fakty i Sudeckie Fakty. Z nami dzisiaj Paweł Siwik, prezes Lechii Dzierżoniów. Fantastyczna okazja do rozmowy, bo Lechia będzie mogła zmodernizować swój stadion. 4 miliony złotych dofinansowania rządowego, do tego pomoc burmistrza zadeklarowana właśnie tutaj w Dzierżoniowie. Witam cię serdecznie, Pawle. Jak bardzo potrzebna jest właśnie modernizacja stadionu Lechii? No wydaje mi się, że bardzo jest potrzebna. Nawet dzisiaj wiemy, że miasto cały czas inwestuje. Cały czas tutaj tą naszą infrastrukturę niedawno zostało oddane do użytku, można powiedzieć, strategiczne miejsce, no bo przystanki autobusowe, dworzec kolejowy, czyli taka wizytówka, jak się przyjeżdża do Dzierżoniowa. A ten nasz stadion jest tak naprawdę na wlocie do Dzierżoniowa i on tak naprawdę straszy już od wielu lat, czyli przejeżdżając obok tego stadionu widać tą wieżyczkę, na której ja jeszcze jako młody człowiek, to nie na niej, ale na tym boisku grałem w takim samym, można powiedzieć, układzie, jak jest dzisiaj, więc nic się w zasadzie nie zmieniło, oprócz parę krzesełek pod tą wieżyczką. I ten stadion no przez tyle lat jest w tym samym stanie. Wiadomo, że te rzeczy niszczeją. Były robione jakieś zabiegi, ale to są kosmetyczne takie, żeby tylko po prostu spełniały jakieś tam wymogi i bezpieczeństwa. Natomiast ten beton jednak już się rozsypuje. On ma też swoją jakąś gwarancję i ważność. I nie da się teraz tak polepić tych dziur, a to stwarza też niebezpieczeństwo dla kibiców, między kibicami, ponieważ no, można sprzątać, a co chwilkę odłamuje się jakiś ten beton. I rzeczywiście potrzeba jest duża. Potrzeba jest duża. Ja się cieszę, że tutaj takie wsparcie i mimo podziałów, można powiedzieć, jakiś tam, to jednak jest wspólny cel, który ma służyć tutaj mieszkańcom Dzierżoniowa, społeczeństwu, drużynom. Często przyjeżdżają tu kadry dolnośląskie, kobiet, drużyn młodzieżowych. Jest świetna baza na Osirze, no i brakuje właśnie tego głównego jakiegoś akcentu, na którym można byłoby rozgrywać te mecze. A tym bardziej, jeżeli to będzie stadion, który będzie posiadał oświetlenie i będzie spełniał jakieś wymogi, no spodziewam się, że przy tej bazie, gdzie tu przyjeżdża dużo drużyn na obozy, zgrupowania sportowe, to te mecze takie właśnie o jakąś rangę, no to będą rozgrywane tu na Wrocławskiej przy sztucznym oświetleniu i to zmienia całkowicie obraz. Ja bym powiedział więcej, tu się robi takie fajne zagłębie, nie tylko piłkarskie, ale w ogóle sportowe, bo i Bielawa ma swoje ambicje, Dzierżoniów ma swoje ambicje, więc jakby dwa miasta siebie obok napędzają. Walczą teraz o awans bardzo dzielnie oba kluby do trzeciej ligi. W zasadzie wydaje mi się, że oba kluby zasłużyły na ten awans. Gdyby można było zrobić, to mieli taki jakby handicap, to można było powiedzieć, że i Bielawianka na ten awans zasłużyły. Także tu jest mocny rzeczywiście piłkarsko region, nawet już sam, na samym Dolnym Śląsku można powiedzieć. No i oczywiście Lechia ma duże sukcesy w wychowywaniu młodych piłkarzy. No weźmy chociażby Krzysztofa Piątka, tak, szalejącego na europejskich boiskach, strzelającego dla reprezentacji. Widziałem też, że to powoli robi się wasz symbol, mnóstwo materiałów, też stacji ogólnopolskich. Także jest tu na czym budować i wydaje mi się, że no czekamy wszyscy na kolejnych Piątków, no ale oni nie pojawią się, jeśli nie będą dobre warunki, taka prawda. Oczywiście, no na pewno Krzysiu jest naszym tutaj flagowym, można powiedzieć, produktem. I póki jeszcze można, no to oczywiście korzystamy z jego nazwiska. Wiadomo, że żeby taki talent się urodził, no to Lechia istnieje 75 lat i trafił się, ale po kolei byli i inni też, tak jak dzisiaj czekamy też, żeby Patryk Klimala gdzieś tam rozwinął bardziej skrzydła, słyszy się, że gdzieś tam mowa jest o zmianie klubu, mieliśmy świetnych piłkarzy i mamy dalej i jest mnóstwo młodych chłopaków, którzy chcą się rozwijać. Na pewno ten stadion przyciągnie bardziej ludzi z powiatu, z regionu. Sponsorów też. Sponsorów, tak, no bo nie ukrywajmy, tak naprawdę i ja pochodzę tam z Obrzeży, tak, z Niemczy, czyli też jestem wychowankiem Lechii, można powiedzieć. I zaszedłem gdzieś tam dalej w piłce. Krzysiu również, teraz Jarek Jach jest z Pieszyc, czyli
to nasze szkolenie, ten Dzierżoniów jest takim centrum tutaj, można powiedzieć, tego naszego tu powiatu czy województwa byłego wałbrzyskiego. Tak. I okazuje się, że tutaj ci chłopcy najbardziej się później rozwijają. Dlatego te warunki no, są bardzo ważne, żeby oni przychodzili do tego klubu z dumą, żeby mogli tutaj spędzić miło czas i przede wszystkim ludzie, którzy przyjdą ich oglądać, żeby mieli też komfort. Wiemy o tym, że sama modernizacja stadionu to nie tylko nowe trybuny, ale też parking nieopodal stadionu, także będzie gdzie zaparkować. No i taką akcję promocyjną oczywiście Wam podsuwam za darmo, czyli można Krzysztofa Piątka zaprosić tak naprawdę na inaugurację tego stadionu. Byłoby to coś wielkiego, fantastycznego, może udałoby się zagrać mecz z jakimś mocnym zespołem z Dolnego Śląska, na przykład ze Śląskiem Wrocław albo z Zagłębiem Lubin, jakiś sparring. Wydaje mi się, że to byłby to bardzo fajny event taki, żeby taki stadion otworzyć. Dziękujemy bardzo za pomysł. Na pewno tutaj będziemy próbowali Krzysia zaprosić. Myślę, że on na pewno, jeżeli będzie miał czas, to przyjedzie na taką imprezę, a tutaj z tym grą kontrolną czy sparingiem, to myślę, że to jest sprawa bardzo taka otwarta. Współpracujemy ze Śląskiem, z Zagłębiem, także na pewno na taki mecz te drużyny by przyjechały i tak jak tu mówimy, no to ma służyć społeczeństwu, tak? Czyli przebudowa nie tylko płyty, nie tylko trybun, ale te ogrodzenia, to wszystko musi stwarzać takie bezpieczeństwo. Dodatkowo skatepark, wszystko ma być gdzieś w takim miejscu, w którym ta młodzież będzie się czuła bezpiecznie i będzie miała miejsca dla siebie, bo wiemy, że tutaj jest targowisko, więc ta młodzież na przykład rannymi godzinami z tego nie korzysta, no bo wówczas inne rzeczy się tu dzieją, więc to na pewno tutaj, jeżeli chodzi o infrastrukturę, dzisiaj się burmistrz wypowiadał, też słyszałem takie zdanie właśnie, że to obejmuje większą część tego terenu, nie tylko sam stadion, same boisko, bo też miasto korzysta z tego stadionu jako miejski na różnego rodzaju imprezy, więc musi to mieć teraz ręce i nogi. Tak, ja pamiętam, tutaj grały reprezentacje kobiece chociażby, tak. Do lat 15, komentowałem tutaj spotkanie, także przy poprawie infrastruktury jest to szansa nawet na mecze reprezentacji juniorskich. Prezes Padewski mocno działa, więc można by Z nim pogadać. Myślę, że tak. No wiadomo, musi to spełniać też wymogi oświetlenie, które musi być dostosowane, tak, do tej transmisji. I musi mieć odpowiednią ilość tych. Mamy mieć spotkania takie robocze właśnie w kwestii, komisja ma taka się zebrać, co dokładnie trzeba tutaj zrobić, jak to i dokładnie to zaplanować. Ale no, zakończenie prac według burmistrza na przyszły rok, więc to na pewno ruszy z kopyta. Nie wiem, gdzie będziemy, to znaczy pewno nie będziemy mogli tu rozgrywać swoich meczy, ale mamy ośrodek sportu i rekreacji, jest nam świetna ta szmurawa. Można tam bez problemu rozgrywać, jeżeli oczywiście przejdzie też te wszystkie wymogi ten stadion. Myślę, że tam pan dyrektor Gulka na pewno wszystko zrobi, żeby tam można. Jeżeli nie, będziemy grali wszystkie mecze na wyjeździe. Tak się stosuje, tak się też preferuje, także tutaj nie widzę problemu. No, kwestia jest teraz tych rozgrywek, czy je dokończymy, czy nie, w jakiej formie jesteśmy liderem. Kiedy te baraże, wczoraj informacja, że dopiero po zniesieniu obostrzeń te niższe ligi mogą zacząć grać i dokończą sezon 27 czerwca tyle, ile uda się mecze rozegrać. Troszkę wydaje mi się taki... No właśnie, co o tym myślisz? Niedobry pomysł dla mnie. Mhm. Zaczęty sezon, nieskończony, jak się to potoczy, nie miałbym nic przeciwko, nawet takiej formule, tylko w momencie, kiedy jest nieparzysta liczba drużyn, jedna pauzuje zawsze. No właśnie. Jeżeli wpadnie, nam wpada na przykład, ale też innym drużynom, które na przykład walczą o utrzymanie, czy walczą o awans i wpadnie im jeszcze mecz mniej, bo nie z ich winy, nie mogą tego meczu rozegrać, a potem to może zaważyć na tym, czy drużyna awansuje, czy spadnie, no to jest to trochę niesprawiedliwe. No bo jeżeli część drużyny odpauzuje, a część nie, a część zagra 6 meczy załóżmy, a część 5,
No to jak to się ma do równowagi i do rozstrzygania, kto awansował, kto spadnie. A nie daj Boże, w międzyczasie drużyna, która jeszcze musi odpauzować, trafi na przeciwnika, u którego zdarzy się przypadek, że znowu gdzieś zachorowanie koronawirusem. Więc kolejny mecz może się nie odbyć. Więc dla mnie ten sposób rozegrania tych rozgrywek jest w ogóle nieadekwatny i nie do przyjęcia, i on będzie krzywdzący dla wszystkich drużyn, szczególnie tych, które tak naprawdę nie będą mogły rozegrać. No w ogóle to szkoda tej rywalizacji sportowej z Bielawianką, bo ona jest pasjonująca o to pierwsze miejsce, więc wydaje mi się, że tutaj nawet to jest ciekawe bardzo dla lokalnego tutaj już kibica, czy nawet widza internetu, tak, bo te mecze można zobaczyć w internecie przy różnych transmisjach, mniej lub bardziej profesjonalnych, ale można, i to jest na pewno wartość sama w sobie. No i szkoda, żeby ktoś to, tak jak mówisz, też odbierał proceduralnie, tak, bo dwa kluby mocno walczą właśnie, i to jest też bardzo ciekawe. No, bardzo ciekawe, no bo patrząc teraz na ten układ, jeżeli zaczniemy grać, my mamy mecz z Nową Rudą. Po Nowej Rudzie mamy pauzę. Zakładamy, że my i Bielawa wygramy swoje mecze następne, i później kolejny mecz wygrywa Bielawa. Z 5 punktów robią się 2. Przy jakimś niepowodzeniu nagle nie mamy szansy odrobić tego zaległego meczu. No tak, to prawda. No. I można powiedzieć, że w przeciągu 3-4 meczy straciliśmy szansę na awans, mając przed rozpoczęciem rozgrywek 8 punktów przewagi. Byłoby to śmieszne, kuriozalne i powiem szczerze, że nie wiem, jakbym mógł dalej funkcjonować, nie mając szansy rozegrania wszystkich spotkań i pokazania, że sportowo jesteśmy lepsi. No tak. To tutaj głównie o to chodzi. Niestety, koronawirus mocno niszczy rozgrywki, szczególnie tych niższych lig. Będziemy rozmawiać niedługo z prezesem Padewskim, zobaczymy, co tam uda się wywalczyć, aczkolwiek no tak jak nawet prezes Zbigniew Boniek mówił, że nie wszystko też od niego zależy, chodzi też o wpuszczenie kibiców na mecze wyższych lig, także no to jest mnóstwo niestety problemów, aczkolwiek zawsze można zadać sobie pytanie, czy łatwiej się jest zakazić w kościele na przykład, czy łatwiej na stadionie, gdzie jest pełno przestrzeni, jakby jest to wszystko na dworze, w związku z tym wydaje mi się, że jest to drobna przesada, ale nie nam niestety o tym decydować, nie my rządzimy, nie my podejmujemy decyzje, także możemy tylko jako obserwatorzy tej całej historii po prostu na to temu się przyglądać. I tyle. I na koniec już zupełnie, Paweł, korzystając z tego, że masz też reprezentacyjną przeszłość, chciałem Ciebie zapytać, jak Ty odbierasz te ostatnie mecze kadry Paulo Sousy? No niestety mamy tych punktów dość mało. Czy Ty jesteś optymistą przed Euro 2020-2021, tak już można powiedzieć, i przed dalszą turą eliminacji Mistrzostw Świata? Jeżeli chodzi o sport, zawsze jestem optymistycznie nastawiony i pozytywnie. Bo sport, wiadomo, w sporcie się różne rzeczy mogą wydarzyć. Tak jak zresztą widzieliśmy w tych naszych meczach eliminacyjnych. Na pewno trener Sousa, ja go po ogłoszeniu jego nominacji tak dość długo czytałem na jego temat, oglądałem jego wypowiedzi. Wydawał mi się naprawdę tą właściwą osobą, że tutaj zarząd PZPN-u, prezes Boniek podjęli właściwą decyzję, znaleźli naprawdę fajnego człowieka. Tym bardziej, że sam siebie też tak postrzegam, że jeżeli dostaję szansę w czymś, czym mogę zaistnieć i dłużej gdzieś się usadowić w tej hierarchii, to zrobię wszystko, żeby było jak najlepiej. I myślę, że trener Sousa też tak chce zrobić. I zdziwił mnie fakt, że okej, w tym pierwszym meczu zaeksperymentował troszkę, zagrał zawodnikami, którzy wcześniej nie brali udziału w reprezentacyjnych rozgrywkach. Nawet nie byli sprawdzani przez trenera Brzęczka, a wyszli w podstawowym składzie. Troszkę mnie to zaskoczyło. I powiem szczerze, że myślałem, że po tym jak dokonał zmian w meczu z Węgrami, i zaczęło to funkcjonować, wyciągnęliśmy ten mecz, no to następne mecze to już nie będą takie niespodzianki. Okazuje się, że my dalej, tak jakby trener gdzieś właśnie, nie wiem, eksperymentował, szukał,
czy nie daj Boże potraktował te mecze może jak gry kontrolne, żeby sprawdzić sobie jakąś tam ilość zawodników, no bo wiadomo, że na treningach nie ma takiej możliwości, żeby zobaczyć tych zawodników. Tak. Tylko w sytuacji meczowej. No tak. I teraz jeżeli próba jest w takim ważnym meczu jak z Anglikami, z Węgrami, tutaj jeszcze pech, wiadomo, Lewego, że on nie mógł z Anglią zagrać. Widzieliśmy, co się stało z Bayernem. Jak ważna to jest postać i tutaj z tą Andorą, no bo można było wtedy z tą Andorą bardziej tam poeksperymentować. Można było, albo nawet nie wystawać Lewego, tak? Dokładnie. Zdjąć go po 40. Dzisiaj jesteśmy mądrzejsi, my też, no na pewno. Pewno trener spokój też wie. Zawsze możemy się mądrzyć. Pewno trener też sobie tak gdzieś to później kalkulował. Ale nie wiem, wydaje mi się, że grupa, która doradza, no też chyba troszkę za bardzo przeszarżowała, o tak bym powiedział. Ale dalej darzę tego trenera zaufaniem. Jego podsumowanie to będzie wiadomo Euro, bo eliminację, powiem szczerze, wierzę dalej, ale no wiadomo, to jeszcze Anglicy grają z Węgrami i tak dalej, ale tak naprawdę to nie mają gdzie stracić punktów. Chyba że w meczu dopiero z nami, a to może nie wiadomo, czy nie będzie już za późno. Na pewno walka tylko o drugie miejsce, moim zdaniem. Też tak mi się wydaje. I tu stawiamy puentę. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Paweł Sibik, prezes Lechii Dzierżoniów, były reprezentant Polski, był naszym gościem. Dziękujemy bardzo. No i zapraszamy do odwiedzania naszych witryn, czyli portali Sudeckie Fakty, Miedziowe Fakty i Wrocławskie Fakty. Rozmowę prowadził Łukasz Ciona. Do zobaczenia. Do zobaczenia.